Gdy holenderski odkrywca Abel Tasman jako pierwszy Europejczyk dopłynął do Nowej Zelandii, wszystko poszło tak źle, jak tylko mogło. Ląd był zamieszkały przez wojowników, którzy nie mieli zamiaru pozwolić obcym na przybicie do brzegu. Maorysi zaatakowali jeszcze na wodzie, zginęło 4 Holendrów, a ani Tasman, ani nikt z jego ludzi nie dotknął nawet nowozelandzkiej ziemi. Dopiero 127 lat później do Nowej Zelandii dopłynął drugi europejski statek, Endeavour, kapitana Cooka. To była jedna z najważniejszych podróży w historii odkryć geograficznych. Gdyby nie ona, losy Nowej Zelandii, Australii i Pacyfiku potoczyłyby się inaczej. Ale jak to się stało, że Cook przeżył tę podróż, skoro w Nowej Zelandii trafił na takich samych zaciekłych wojowników co Tasman? W jaki sposób niezwykły przypadek sprawił, że nagle splotły się ze sobą historie migracji polinezyjskich i odkryć europejskich? Wszystkie zagadki dotyczące odkrycia Nowej Zelandii, żeglugi po oceanie bez map oraz mitycznej ojczyzny Maorysów krzyżują się dziwnym trafem w postaci jednego człowieka. Miał na imię Tupaja, a jego historia dosłownie wbiła mnie w fotel. Na tym kanale istnieją już 2 odcinki, w których pobieżnie wspomniałem o Tupai, ale nie było tam miejsca, by opowiedzieć całą jego niezwykłą historię. Odcinek Kto odkrył Nową Zelandię był przede wszystkim o Tasmanie i Cooku, natomiast odcinek Skąd się wzięli Maorysi było o zagadce przybycia pierwszych ludzi do Nowej Zelandii. Dzisiaj natomiast w końcu możemy skupić się na Tupai i jego niesamowitej historii. Odcinki można oglądać lub słuchać w dowolnej kolejności. Jeśli macie ochotę, możecie potraktować dzisiejszy odcinek właśnie jako coś do słuchania. Na ekranie będą pokazywały się mapy, ale ponieważ wszystko to, o czym powiem, działo się dawno temu, nie mamy zdjęć ani zbyt wielu obrazów, by zilustrować tu każdy szczegół. Zapraszam też już w tej chwili do subskrybowania kanału i przede wszystkim słuchania do końca, co z pewnością pomoże w rozwoju i zasięgu kanału. A teraz przenieśmy się już na daleki Pacyfik. Tupaja urodził się prawie 300 lat temu, około roku 1725, na wyspie Raiatea na Oceanie Spokojnym. Dziś jest to druga największa wyspa Polinezji Francuskiej. Wtedy jedna z wielu wysp zamieszkałych przez Polinezyjczyków i nie odkryta jeszcze przez europejskich żeglarzy. Raiatea znajduje się prawie dokładnie po środku Pacyfiku. Do Australii i Ameryki jest stąd bardzo daleko, mniej więcej po 6000 km, czyli na przykład tyle, co z Polski do Tanzanii. Do Nowej Zelandii na Hawaje jest nieco bliżej, ale to nadal ogromny dystans, prawie 4000 km. W pobliżu Raiatei znajdują się także 3 inne wyspy: Tahaa, Huahine i Bora Bora. Dalej 200 km na wschód leży natomiast Tahiti, największa wyspa całego archipelagu. Raiatea jest w sumie niewielka, ma jakieś 10 na 20 km. Jest pokryta dość wysokimi górami i bujną roślinnością. Najwyższy szczyt wznosi się na wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Na wyspie jest wiele strumieni i wodospadów, a rozchodzące się wokół urwiste grzbiety tworzą sieć dolin oraz wąwozów schodzących do morza do różnych niewielkich zatok. Ziemia uprawna i prawie wszystkie osady znajdują się natomiast w wąskim pasie przybrzeżnym. 3 km na północ od Raiatei znajduje się wyspa Tahaa. Obie wyspy są otoczone laguną i jednym wspólnym pierścieniem rafy. To na tym pierścieniu znajduje się łańcuch niewielkich wysepek z pięknymi piaszczystymi plażami. Przez cały rok panują tutaj średnie temperatury na poziomie 26 stopni Celsjusza. W czasach Tupai i wcześniej na wyspie istniało kilka osobnych obszarów, rządzonych przez wodzów nazywanych Ariki. Ale oprócz władzy politycznej, którą sprawowali wodzowie, niezwykle istotna była też na tej wyspie religia, a dokładnie od pewnego momentu kult boga Oro. Według lokalnych wierzeń był to bóg życia i śmierci, płodności i wojny, a Raiatea stała się religijnym centrum całej Polinezji Wschodniej.
Na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy znajduje się Tapu Tapu Atea, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na całym Pacyfiku. Jego nazwa w przybliżeniu oznacza Święte, Święte Daleko. Dzisiaj jest to zabytek UNESCO, choć pozostało po nim tylko trochę kamieni. Ale kiedyś było to najważniejsze miejsce w całym regionie. Wielki kompleks Marae, czyli domów spotkań, a także świątyń i innych budowli. Tapu Tapu Atea, miejsce założone na 700 lat przed Tupają, było kluczowym ośrodkiem kultu, polityki, wiedzy oraz nauki. Kapłani pełnili tutaj nie tylko rolę sprawujących obrzędy, ale co może nawet ważniejsze, byli żywymi kustoszami wiedzy. Ponieważ mieszkańcy większości wysp Polinezji nie znali pisma, to właśnie kapłani przechowywali w swych głowach wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Historię, genealogię, mity i opowieści oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu medycyny czy astronomii. Ale być może największą specjalizacją kapłanów z Tapu Tapu Atea była umiejętność nawigacji po oceanie. Pacyfik to gigantyczna przestrzeń. Ale choć odległości są tutaj ogromne, Polinezyjczycy od setek lat przed Tupają byli w stanie przemierzać ocean na swoich łodziach z wysięgnikami albo podwójnym kadłubem. Pokonywali tysiące kilometrów i potrafili precyzyjnie nawigować z wyspy na wyspę, nawet jeśli podróż ciągnęła się tygodniami. Posługiwali się przy tym wyłącznie odczytywaniem drogowskazów natury. Obserwowali migrację ptaków i wielorybów. Potrafili odczytać prawidłowy kierunek żeglugi na podstawie chmur, słońca, wiatru i fal. Nocą ich drogowskazem były natomiast gwiazdy. Polinezyjscy nawigatorzy nie używali też map, a przynajmniej nie w takim znaczeniu, w jakim my używamy ich dziś. Ich mapami były zapamiętane historie, opowieści, które podpowiadały na przykład, za którymi gwiazdami należy podążać, by trafić dokładnie na poszczególne wyspy. A wszystkie te ustne mapy i cała wiedza dotycząca żeglugi po Pacyfiku była przez pokolenia zbierana, zapamiętywana i powtarzana właśnie przez kapłanów z Tapu Tapu Atea. Mechanizm był bardzo prosty. Kult boga Oro wymagał składania ofiar i nawet jeśli jakaś społeczność mieszkała daleko, na innym archipelagu, to czasem przedstawiciele tej społeczności płynęli na Raja Te, by złożyć ofiarę bogowi Oro. Tam spotykali innych żeglarzy oraz kapłanów i dzielili się z nimi wiedzą o odwiedzonych przez siebie wyspach. A kapłani zbierali tę wiedzę, by uczyć kolejne pokolenia polinezyjskich nawigatorów. I tak przyszła pora na bliższe poznanie naszego bohatera, czyli Tupai. Prawdopodobnie już od dzieciństwa Tupaja przejawiał ponadprzeciętne zdolności. Był sprytny, miał świetną pamięć, a do tego pochodził ze stosunkowo wysoko postawionej rodziny i właśnie dlatego został wybrany do podjęcia nauki w Tapu Tapu Atea. Trwało to wiele lat. Był szkolony we wszystkich istotnych dla polinezyjskiej społeczności dziedzinach i był uważany za jednego z najbardziej inteligentnych ludzi na wyspie, a może nawet na całym archipelagu. Był też podobno wysoki, przystojny i silny, co było jednym z warunków dopuszczenia do funkcji kapłana. Poza tym kandydat do takiej roli musiał się też wykazać właśnie doskonałą pamięcią, a także umiejętnością tańca i śpiewu oraz dużymi zdolnościami aktorskimi, no i przejść odpowiednie obrzędy inicjacyjne. Prawdopodobnie Tupaja spędził też przynajmniej 3 lata na podróżach w towarzystwie Arioi. Arioi byli czymś w rodzaju wędrownego, religijnego bractwa o kilku stopniach wtajemniczenia, zajmującego się szerzeniem kultu boga Oro. Okresowo przemieszczali się z wyspy na wyspę i tam odprawiali rozmaite obrzędy z tańcami, śpiewami i przedstawieniami. A jako że Oro był także bogiem płodności, Arioi żyli w dużej seksualnej wolności, co miało swój wyraz między innymi właśnie w takich obrzędach. Arioi byli obecni na wielu wyspach, ale to właśnie kapłani z Tapu Tapu Atea stali na górze hierarchii całego bractwa. W młodości Tupaja z pewnością brał udział w wielu zamorskich podróżach, nie tylko na wyspy w pobliżu, ale też dalej, na inne archipelagi. W ten sposób w praktyce testował wiedzę nawigacyjną zdobytą na Raja Tei i stał się prawdopodobnie jednym z najlepszych nawigatorów w całej Polinezji.
Wiadomo, że miał w głowie zapamiętaną wiedzę na temat ogromnych połaci Pacyfiku, w tym Wysp Towarzystwa, Wysp Austral, Wysp Cooka, Samoa, Tonga, Fiji i Tokelau. Pamiętał trasy prowadzące na każdą wyspę, kolejne gwiazdy, którymi należy się kierować, a także czas potrzebny na pokonanie każdego odcinka drogi. Pamiętał wielkość tych wysp, ich położenie, informacje o rafach, prądach morskich, a nawet imiona wodzów. Jednocześnie piął się w hierarchii kapłanów, zdobywając rozległe wpływy religijne i polityczne. W końcu został w Tapu Tapu Atea kimś, kogo moglibyśmy przetłumaczyć jako arcykapłana, a to był dopiero początek jego przygód. Gdy Tupaja miał jakieś 35 lat, jego wyspa została najechana przez wojowników z pobliskiej Bora Bora. Najeźdźcy byli brutalni. Splądrowali wioski, wycięli drzewa, zniszczyli Marae i świątynię boga Oro. Tupaja wziął udział w walce i został ciężko ranny włócznią w klatkę piersiową. Musiał uciekać, bo jako arcykapłan był pierwszym kandydatem do dalszych represji. Udało mu się zabrać ze sobą dwa cenne przedmioty, figurkę boga Oro i czerwoną przepaskę z piórami, używaną do koronacji. Popłynął na Tahiti, największą wyspę archipelagu, oddaloną od jego wyspy o 200 km. Mogłoby się wydawać, że życie Tupai legło w zupełnych gruzach, ale Tupaja potrafił sobie poradzić w życiu. Jako największy spryciarz na wyspach potrafił się tak ustawić w nowej rzeczywistości, że także tam, na Tahiti, objął funkcję arcykapłana i aktywnie promował na wyspie kult boga Oro. Został doradcą jednego z wodzów imieniem Amo oraz jego żony Purei, która wkrótce została jego kochanką. A bycie arcykapłanem i jednocześnie kochankiem żony wodza dawało naprawdę niezłą pozycję w życiu. I tak dochodzimy do czasów, kiedy na scenie naszej opowieści pojawiają się pierwsi Europejczycy. W 1766 roku Samuel Wallis, brytyjski oficer marynarki wojennej, objął dowództwo nad dwoma statkami mającymi za zadanie okrążyć świat. Po drodze miał szukać Terra Australis, wielkiego południowego kontynentu, który Europejczycy spodziewali się znaleźć gdzieś na południowym Pacyfiku. Nawiasem mówiąc, opowiadałem o tym dość sporo w odcinku Gdzie jest Stara Zelandia. Kiedy wyprawa minęła cieśninę Magellana, rozpętała się burza i załogi dwóch statków straciły się z oczu. Żeglarze z jednego z nich odkryli następnie Pitcairn i popłynęli na zachód. Załoga drugiego, o nazwie HMS Dolphin, pod dowództwem Samuela Wallisa 19 czerwca 1767 roku odkryła natomiast Tahiti. Sytuacja na pokładzie była bardzo trudna. Nie dość, że zagubiono jeden z okrętów i nie odnaleziono Terra Australis, to jeszcze większość załogi chorowała na szkorbut. Dlatego odkrycie tropikalnej wyspy, pełnej zieleni, owoców i warzyw, było tak fantastycznym zrządzeniem losu. Tym bardziej, że tubylcy zdawali się być sympatyczni i chętnie handlowali żywnością, wymieniając ją głównie na metalowe gwoździe. Ale w pewnym momencie między Brytyjczykami a mieszkańcami Tahiti doszło do poważnego konfliktu. Doszło nawet do próby przejęcia statku. Potężna flota miejscowych łodzi otoczyła HMS Dolphin, a wojownicy szykowali się już do wejścia na pokład. I właśnie wtedy Samuel Wallis nakazał użyć dział. Póki co kazał strzelać do wody nad głowami tubylców, ale jako działanie odstraszające okazało się to bardzo skuteczne. Broń palna to było coś, czego nikt na tej wyspie nigdy dotąd nie widział. Robiła dużo hałasu i wydawała się groźna, dlatego wyspiarze natychmiast zawrócili swe łodzie i w przerażeniu uciekli daleko od statku. Ale Tupaja, obserwujący to wszystko z brzegu, doszedł do wniosku, że broń palna to coś wspaniałego, zdecydowany game changer. I zamiast wchodzić z Brytyjczykami w konflikt, lepiej jest wejść z nimi w sojusz. Tupaja przekonał do tego pomysłu najważniejszego miejscowego wodza i wkrótce tubylcy ponownie przybyli na statek, tym razem by złożyć Brytyjczykom hołd.
Na statek udał się nie kto inny, jak właśnie Tupaja, a towarzyszyła mu żona wodza Purea. Prywatnie, jak wiemy, dobra znajoma Tupai. Przynieśli dary i zapewnili Brytyjczyków o szczerym pragnieniu pokoju. Wallis cieszył się z tej wizyty, bo aby przejąć tę wyspę dla Wielkiej Brytanii, w świetle europejskiego prawa oraz ze względów praktycznych, potrzebował poparcia miejscowego monarchy. I choć tak naprawdę taki monarcha nie istniał, bowiem Tahiti było w tym czasie podzielone na wiele małych obszarów, z których każdy miał swojego własnego wodza, to Tupaja wymyślił, by jako królową całego Tahiti przedstawić właśnie Purée. To pasowało wszystkim i odtąd stosunki z Brytyjczykami były już bardzo dobre. Można powiedzieć, jakkolwiek to zabrzmi, że były dobre nawet dosłownie, bo handel wdziękami tahitańskich kobiet był co najmniej tak samo intensywny, co handel żywnością. Problemem był za to sposób zapłaty. Tahitańczycy najbardziej cenili metalowe przedmioty, a marynarze, zakosztowawszy raju i nie mając niczego, czym mogliby płacić, wyciągali podobno masowo gwoździe z kadłuba statku. I wyciągnęli ich tyle, że każdy następny dzień na Tahiti groził dosłownym rozpadnięciem się statku. Dlatego Wallis pod koniec lipca kazał postawić żagle i Brytyjczycy ruszyli w dalszą drogę. Rok później na Tahiti przybył kolejny europejski odkrywca, Francuz Louis-Antoine du Bougainville. Pozostał na wyspie przez 10 dni i nazwał ją Wyspą Afrodyty, być może z podobnych powodów, dla których ludzie Wallisa wyciągali gwoździe ze statku. Żeglarze byli zachwyceni Tahiti, gościnnością mieszkańców oraz mieszkanek i słodyczą miejscowych zwyczajów. Uważali tę wyspę za raj na ziemi i chętnie zostaliby tam na dłużej. Niemniej i ta wizyta dobiegła końca, a w dalszą drogę do Francji Bougainville zabrał na pokład jednego z Tahitańczyków, ochotnika imieniem Ahutoru, pierwszego Polinezyjczyka, który popłynął do Europy i o którym prawdopodobnie też wam kiedyś opowiem. Ale po wyjeździe Francuzów nastąpił kolejny zwrot akcji. Na wyspie wybuchła wojna domowa pomiędzy poszczególnymi klanami, a dla Amo oraz Purei, czyli wodza i jego żony, zakończyła się ona klęską. Tupaja musiał uciekać w góry, a gdy w końcu powrócił, stał się poddanym i dworzaninem innego zwycięskiego wodza. Ale jego pozycja była już teraz o wiele słabsza i genialny depozytariusz wiedzy, arcykapłan i nawigator Tupaja, po raz kolejny poczuł gorycz porażki. Kilka miesięcy później Tahiti odwiedził kolejny statek, tym razem brytyjski, dowodzony przez kapitana Jamesa Cooka. Brytyjczycy przybyli z bardzo niezwykłą misją, a mianowicie w celu wykonania obserwacji astronomicznych. W 1769 roku przypadała niezwykle rzadka okazja do obserwacji tranzytu planety Wenus przez tarczę słoneczną. Było to o tyle istotne, że mogło to potem posłużyć do obliczenia rozmiarów Układu Słonecznego, a w wymiarze praktycznym mogło się także przyczynić do rozwiązania problemu z wyznaczaniem długości geograficznej na morzu. By tego dokonać, niezwykle istotne było wykonanie pomiarów w wielu różnych odległych punktach na kuli ziemskiej. I właśnie dlatego jednocześnie w wielu kierunkach ruszyły niezwykłe naukowo-odkrywcze wyprawy. Kapitan Cook dowodził chyba najbardziej ambitną i najsłynniejszą z nich – kosmiczną misją na południowy Pacyfik, który wciąż był obszarem stosunkowo nieznanym. Cook przybył na Tahiti 2 miesiące przed czasem. Obserwacje wymagały spokoju, równego terenu i kilku różnych punktów pomiarowych, dlatego najistotniejszą sprawą dla Brytyjczyków było nawiązanie możliwie dobrych, pokojowych relacji z tubylcami. W końcu następna okazja do obserwacji tranzytu miała się nadarzyć dopiero za ponad 100 lat. Ale Tahitańczykom również zależało na dobrych relacjach. Może chodziło o gwoździe, a może o broń i nawiązanie sojuszu. W każdym razie na pokład statku udał się szybko zwycięski wódz o imieniu Tutaha, a towarzyszył mu nie kto inny jak nasz Tupaja.
Wśród ludzi Cooka było czterech żeglarzy, którzy 2 lata wcześniej byli już na Tahiti na pokładzie HMS Dolphin Samuela Wallisa. Pamiętali Tupaje ze swej pierwszej wizyty i byli świadomi jego wysokiego statusu, chociaż nie mieli pojęcia o tym, że ostatnio jego pozycja w pewnym stopniu osłabła. Ale ponieważ Tupaja miał już pewne doświadczenie z Europejczykami i znał się na nawigacji, znalazł się pośród 4 tubylców, których Cook zwerbował jako przewodników na czas pobytu na Tahiti. Choć może było dokładnie na odwrót i to Tupaja dał się zwerbować Cookowi. Dlaczego to robił? Z jednej strony chciał odzyskać swoją pozycję. Brytyjczycy mieli w końcu potężny statek, muszkiety i działa, a jako pośrednik pomiędzy nimi a tahitańskimi wodzami automatycznie stawał się o wiele ważniejszy niż wcześniej. Ale z drugiej strony Tupaja był po prostu ciekawy. Tak jak brytyjscy etnografowie badali Tahitańczyków, tak i Tupaja działał jako etnograf, badając Brytyjczyków, ich dziwną kulturę, zwyczaje, język i zachowanie. Jak przystało na super inteligentnego gościa, szybko nauczył się angielskiego, a przynajmniej najbardziej przydatnych słów. I spędzał z Cookiem i jego ludźmi cały swój czas, dociekając i wypytując. Działało to oczywiście w 2 strony. Tupaja był też bezcennym źródłem informacji dla Brytyjczyków. Cierpliwie tłumaczył zawiłości kultury, zwyczaje i prawa, przedstawiał historię i mitologię Tahiti. Cook zauważył, że Tupaja zna się na wszystkim, jest bardzo inteligentny i wie więcej o Polinezji niż jakikolwiek inny jej mieszkaniec. Posiadał wiedzę nie tylko o samym Tahiti, ale także o innych wyspach, nawet tych bardzo odległych. Póki co jednak Tupaja był dokładnie tym, kogo Cook potrzebował, by zapewnić sobie dobre relacje z wodzami i dogodne warunki do przeprowadzenia obserwacji astronomicznych podczas tranzytu Wenus. Pomoc Tupai była nieoceniona. Był nie tylko najlepszym możliwym tłumaczem, ale też nikt tak jak on nie potrafił mediować i łagodzić konflikty. Gdy na przykład Brytyjczykom zdarzało się nieświadomie łamać tahitańskie prawa, zwyczaje, nakazy oraz zakazy. A ponieważ mimo wszystko nadal był człowiekiem o znacznym statusie, wszędzie gdzie się pojawiał, mógł przedstawiać Brytyjczyków miejscowym wodzom i zapewnić im bezpieczeństwo, którego tak bardzo potrzebowali. Opowieści Tupai były bardzo pomocne także dlatego, że jak ulał pasowały do pisemnej relacji, jaką na temat Tahiti na potrzeby brytyjskich władz tworzyli James Cook oraz Joseph Banks. Banks był głównym przyrodnikiem na statku Cooka. Był to zresztą niezwykły człowiek, zasługujący zdecydowanie na osobny odcinek. Banks był facetem z pasją, choć trzeba przyznać, że pomagało mu w tym pochodzenie. Pochodził z bogatej angielskiej rodziny i odziedziczył po ojcu duży majątek. Samodzielnie zresztą opłacił swój udział w wyprawie. Opłacił też 8 innych naukowców oraz służących, a także zakupił odpowiedni sprzęt naukowy, by badać przyrodę na krańcach świata. Banks spędzał z Tupają długie godziny na rozmowach i obserwacjach. Można chyba powiedzieć nawet, że się zaprzyjaźnili. Poza tym Banks podobno został także kochankiem Purei, tej samej, którą Tupaja przedstawił 2 lata wcześniej brytyjskiemu kapitanowi jako królową Tahiti. A ponieważ Tupaja także był jej kochankiem oraz zaufanym doradcą i oboje pragnęli zwiększenia swojego statusu na wyspie, możemy się tylko domyślać, że wszystko to pasowało do planu Tupai, planu powrotu do jego ulubionego statusu, czyli lokalnej gwiazdy i najbardziej wpływowego gościa na całym archipelagu. Jednym z ludzi, którym Banks opłacił całą podróż dookoła świata, był Sydney Parkinson, artysta-rysownik. W ciągu 3 lat podróży wykonał ponad 1300 rysunków, m.in. rysunków roślin, które zbierał Banks. Na Tahiti rysował też wszystko to, czemu w dzisiejszych czasach zrobilibyśmy po prostu zdjęcia. Rysował ludzi i domy, łodzie, przedmioty, rośliny, zwierzęta oraz krajobraz wyspy. To właśnie on nauczył Tupaję kolejnej przydatnej umiejętności – używania przyrządów do malowania i rysowania. Tupaja był bardzo pojętnym uczniem i od tej pory uzupełniał swe opowieści o Polinezji rysunkami oraz akwarelami.
malował wszystko to, co trudno było opisać. Tancerzy ze swojej wyspy, łodzie wojenne, marae, przedmioty rytualne, przebieg bitew, szczegóły ceremonii i tahitański styl życia. Podobno był też fantastycznym karykaturzystą i zawsze celnie puentował innych ludzi rysunkiem. Któregoś dnia, gdy pobyt na Tahiti zbliżał się już do końca, Banks podszedł do Cooka i zaproponował, by wzięli Tupaję ze sobą do Anglii. Cook stwierdził, że to niemożliwe, bo rząd nigdy nie zgodzi się pokryć kosztów tak dziwnego pomysłu. Ale dla Banksa nie był to żaden problem. Był przecież bardzo bogaty i bez wahania zaproponował, że to on zobowiązuje się pokryć zarówno koszty podróży, jak i pobytu Tupai w Anglii. Dlaczego Banks zaproponował coś tak niezwykłego? Wydaje się, że z jednej strony naprawdę lubił Tupaję i obcowanie z nim było po prostu dla niego ciekawe. Ale poza tym stwierdził zgodnie z duchem epoki, że skoro jego bogaci sąsiedzi przywożą z wypraw lwy i tygrysy, to dlaczego on nie miałby przywieźć do domu Polinezyjczyka? Tupaja prawdopodobnie nie znał tego argumentu o lwach i tygrysach. Zresztą nigdy żadnego tygrysa nie widział, ale propozycja wyjazdu do Anglii także dla niego była kuszącym pomysłem. Były ku temu co najmniej trzy zasadnicze powody. Po pierwsze, ciekawość. Tupaja rozumiał, że trafia mu się okazja porównywalna z dzisiejszym lotem na Marsa. Bo przecież nikt z jego przodków nie widział Europy, nawet o niej nie wiedział i nigdy Europejczyków nie spotkał. Nikt z nich nie opuścił Polinezji i nie widział świata, który istniał gdzieś tam, daleko. Dalej niż najdalsze archipelagi, obecne na zapamiętanych mapach polinezyjskich nawigatorów. Co prawda rok wcześniej do Francji z kapitanem Louis Antoine'em du Bougainville popłynął pierwszy Tahitańczyk Ahutoru, ale do tej pory nie wrócił. Poza tym Tupaja czuł, że to właśnie on, człowiek z największą wiedzą na całym archipelagu, był w pewnym sensie najwłaściwszą osobą do takiej podróży. Jeśli widzieliście film Kontakt o podróży wybrańca z Ziemi do pozaziemskich cywilizacji, to była właśnie podobna sytuacja. Drugim powodem, dla którego Tupaja zgodził się wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż, była chęć poprawienia swojego statusu. Po wojnie domowej Tupaja utracił swoją pozycję i teraz był tylko jednym z wielu dworzan nowego wodza. Ale gdyby dokonał tak niezwykłego czynu jak podróż do Europy, po powrocie zyskałby manę, prestiż, honor i moc i status wyższy niż kiedykolwiek. Wróciłby w glorii zdobywcy, jako przyjaciel monarchów z dalekich krajów i człowiek, który w zasadzie powrócił z Marsa. Trzecim powodem była chęć wykorzystania Cooka do odzyskania jego rodzinnej wyspy, opanowanej nadal przez wojowników z Bora Bora. Tupaja liczył na to, że kiedy opuszczą Tahiti, popłyną najpierw na Raiatea, której do tego czasu nie odwiedził jeszcze żaden europejski statek. Dzięki potędze brytyjskiej broni chciał pokonać swych wrogów zbrojnie i prawdę mówiąc, nie dam głowy, czy nie był to główny cel całej tej jego podróży. Może Tupaja chciał tylko odzyskać swą wyspę, a podróż do Anglii była zaledwie jego planem B? Tego do końca nie wiemy, ale tak czy inaczej, Tupaja znalazł się na pokładzie Endeavour. Towarzyszył mu młody, 12-letni chłopak o imieniu Tayata, określany często jako sługa Tupai, choć bardziej prawdopodobne, że był to też jego uczeń, a Tupaja szykował go na swojego następcę. Opuścili Tahiti 9 sierpnia 1769 roku, 2 miesiące po tranzycie Wenus. Cook ufał Tupai i jego lokalnej wiedzy i przez cały miesiąc pozwalał mu pilotować statek po całym archipelagu Wysp Towarzystwa. Tupaja był zresztą bezcenny. Znał nie tylko dokładne położenie poszczególnych wysp, ale też wszystkie niebezpieczeństwa czyhające na statek, takie jak mielizny i rafy. Odwiedzili wtedy wiele wysp w okolicy, aż w pewnym momencie, po 11 dniach bezproblemowej dzięki Tupai podróży, dotarli na Raiatea. Wylądowali na południowo-wschodnim wybrzeżu, w pobliżu Tapu Tapu Atea, czyli miejsca, w którym Tupaja był kiedyś arcykapłanem. Ale tutaj Tupaja musiał się rozczarować. Cook nie miał zamiaru wdawać się w konflikt z aktualnymi władcami wyspy.
Właściwie nieco ich zignorował. Wbił w ziemię brytyjską flagę i wygłosił formułę przejęcia wyspy w imieniu króla Jerzego III, ale nie chciał się mieszać w lokalne porachunki Tupai. Niechcący wmieszał się za to w coś, co mogło przynieść mu zgubę. Kiedy przechadzał się z Banksem po terenie Tapu Tapu Atea, nieświadomie naruszył miejscowe tapu, czyli coś w rodzaju świętego zakazu. Wywołało to wielkie oburzenie i gniew wśród tubylców, a życie Cooka zawisło na włosku. Ale wtedy zareagował Tupaja, wykorzystał swój autorytet i umiejętność mediacji i załagodził całą tę sytuację. W ten sposób uratował Cookowi życie, chociaż jak się jeszcze okaże, był to dopiero wstęp do niezwykłej roli, którą odegrał Tupaja dla powodzenia wyprawy Cooka. Gdy wypłynęli znowu na morze, Tupaja usilnie namawiał Cooka, by popłynęli na zachód. To właśnie tam leżało wiele archipelagów, o których Tupaja wiedział, na przykład Tokelau, Samoa, Tonga i Fidżi. Znał nazwy kilkudziesięciu wysp w tej części Pacyfiku, wraz z dokładnymi wskazówkami nawigacyjnymi. Ale Cook miał inne rozkazy. Po wykonaniu zadania związanego z tranzytem Wenus, przełamał pieczęcie i otworzył tajną kopertę, którą wiele miesięcy wcześniej otrzymał od admiralicji w Londynie. Przeczytał nowe instrukcje. Masz udać się na południe, aby odkryć wielki południowy kontynent. Płyń, aż dotrzesz do 40 stopnia szerokości geograficznej południowej, chyba że wcześniej wpadniesz na ląd. Kiedy do niego dotrzesz, w imieniu króla Wielkiej Brytanii i za zgodą tubylców, przejmij tę ziemię pod jego panowanie. Zbadaj jak największy zasięg wybrzeża, obserwuj glebę, bestie i ptaki, ryby, kamienie i minerały. Przywieź nasiona, drzew i owoców. A jeśli istnieją tubylcy, pielęgnuj z nimi przyjaźń i sojusz, zapraszaj do handlu i okazuj szacunek. Bądź jednak ostrożny i nie daj się zaskoczyć. A jeśli nie uda ci się odkryć tego wielkiego kontynentu, popłyń na zachód, aż wpadniesz na ląd odkryty przez Tasmana, a nazywany obecnie Nową Zelandią. Zbadaj jej wybrzeża, tubylców oraz zasoby, a potem już sam znajdź sposób, by wrócić do domu. Główną motywacją mocodawców Cooka w Londynie było więc niekoniecznie zainteresowanie nauką i rozmiarami Układu Słonecznego, choć i to miało pewne znaczenie praktyczne, ale zgodzili się sfinansować wyprawę przede wszystkim dlatego, że była to szansa na poszerzenie potęgi brytyjskiego imperium. Chodziło o odkrycie legendarnego Terra Australis, o przyszłe szlaki handlowe oraz zasoby nowo odkrytych ziem. Tymczasem z perspektywy Tupai był to pomysł co najmniej dziwny. Bo przecież jeśli Cook chce handlować, to lepiej popłynąć na zachód, tam gdzie istnieją liczne archipelagi, które Tupaja znał. Miał w głowie zapamiętaną mapę ogromnych połaci oceanu i wiedział dobrze, że na zachodzie są wyspy, które Brytyjczyków zainteresują co najmniej tak samo, jak zainteresowało ich Tahiti. Ale żadna z historii, której nauczył się od kapłanów i polinezyjskich żeglarzy, nie wspominała o lądzie ani o żadnych wyspach, które miałyby leżeć tam, dokąd chciał płynąć Cook. I nic dziwnego, bo dziś już wiemy, że na obszarze, do którego płynęli, żadnego lądu nie było. A legendarny Terra Australis, przynajmniej w formie, którą sobie wówczas wyobrażano, tak naprawdę nie istniał. Mijały kolejne tygodnie rejsu, a poszukiwania Terra Australis były wciąż bezowocne. Dla Tupai było to zupełnie bez sensu. Poza tym na pustym morzu nie przydawał się do niczego, nie mógł już teraz odgrywać wiodącej roli, a do tego zdecydowanie nie był przyzwyczajony. Na Raiatei był arcykapłanem i lokalnym geniuszem. Na Tahiti najważniejszym doradcą wodzów, potem dla Cooka nieocenionym tłumaczem i przewodnikiem, a wreszcie podczas pierwszego miesiąca rejsu, gdy znajdowali się jeszcze w okolicach Tahiti, był absolutnie bezcennym nawigatorem. Ale teraz dla większości załogi był tylko tubylcem zabranym na pokład przez Banksa i nikt nie zamierzał oddawać mu specjalnych honorów. Jedyną nadzieją Tupai na poprawienie swojego statusu była mapa, którą postanowił narysować dla Cooka.
Ponieważ od Brytyjczyków nauczył się używania przyborów kreślarskich i poznał koncepcję mapy papierowej, chciał przelać na papier całą swą wiedzę nawigacyjną na temat wysp Pacyfiku. Gdyby to zrobił, z pewnością znów by zabłysnął. Ale choć początkowo brytyjscy oficerowie wiązali z tym duże nadzieje, to jednak w końcu mapa Tupai w oczach Cooka okazała się kapiszonem. Nic na niej się nie zgadzało. Wielkość wysp, odległości, kierunki. Cook porównywał to, co narysował Tupaja, z położeniem wysp, które były Europejczykom już znane i w żaden sposób nic mu nie pasowało. Dlatego Cook szybko przyjął, że chociaż być może Tupaja zna kilka najbliższych wysp w okolicach Tahiti i Raiatei, to jednak dalej z pewnością po prostu ściemnia. Dlatego przestał zwracać uwagę na to, co rysował Tupaja podczas długich dni na pokładzie, a atmosfera jeszcze bardziej się pogorszyła. Jednak w tym miejscu trzeba powiedzieć, że Cook nie miał racji. Choć wiemy to dopiero teraz, po ponad 200 latach. Mapa Tupai była arcydziełem sztuki nawigacyjnej, ale trzeba ją było odczytywać inaczej. I mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zrobić o niej osobny odcinek. W każdym razie wtedy fakt stworzenia arcydzieła sztuki nawigacyjnej zupełnie Tupai nie pomógł. Polinezyjczyk gasł z każdym dniem i w końcu popadł w poważną depresję. W dodatku jego relacje z marynarzami jeszcze bardziej się pogorszyły. Uważali go za dumnego i wyniosłego, za zwykłego tubylca ze zdecydowanie przerośniętym ego. Poza tym Tupaja nie chciał robić tego co oni i na przykład odmówił brania do ust kiszonej kapusty, którą uważał za obrzydliwą, a którą Cook polecił dodawać do każdego posiłku. W ten sposób Tupaja mocno zaszkodził swojemu zdrowiu, bowiem kiszona kapusta okazała się nowym, rewolucyjnym sposobem na to, by uniknąć szkorbutu, który od wieków był przekleństwem żeglarzy i dziesiątkował załogi statków. Mimo kilku tygodni poszukiwań, Cook nie odnalazł wielkiego południowego kontynentu i dlatego zgodnie z rozkazami admiralicji w pewnym momencie skręcił na zachód. W końcu 6 października 1769 roku młody marynarz Nick wypatrzył na horyzoncie ziemię, której nie dotknął jeszcze żaden Europejczyk. 127 lat wcześniej Nową Zelandię odkrył wprawdzie już Abel Tasman, ale jak wspominałem na samym początku, Holendrom nie udało się nawet postawić stopy na lądzie, nie mówiąc już nawet o uzupełnieniu zapasów. Maorysi zaatakowali ich łódź, 4 Holendrów zginęło, a Tasman szybko odpłynął. Kapitan Cook znał dobrze relacje Tasmana z tej pierwszej odkrywczej wyprawy. Miał nadzieję, że tym razem będzie inaczej, chociaż nie wiedział, ile niebezpieczeństw go czeka. Gdy Brytyjczycy dotarli do lądu i zeszli na plażę, do spotkania z Maorysami początkowo nie doszło, bo ci prewencyjnie opuścili swą wioskę i ukryli się w głębi buszu. Wobec tego Europejczycy podzielili się na 3 grupy. Jedna eksplorowała wioskę, druga poszła po wodę, a trzecia z Banksem na czele zbierała lokalne rośliny. Ale w pewnym momencie, gdy grupy się rozproszyły, z ukrycia wyłoniło się kilku miejscowych wojowników. Biegli w kierunku łodzi czekających na brzegu, a jeden z nich chciał rzucić włócznią w czekającego w tym miejscu chłopca okrętowego. Ale nie zdążył. W ostatnim momencie padł martwy, trafiony z brytyjskiego muszkietu. Kontakt z Maorysami rozpoczął się więc tragicznie, zupełnie tak jak 127 lat wcześniej, chociaż tym razem to Maorysi ponieśli pierwszą ofiarę. O szczegółach pobytu Cooka na lądzie mówiłem już przy okazji filmu Kto odkrył Nową Zelandię. Nie będę więc teraz powtarzał wszystkiego, ale opowiem przede wszystkim o roli, którą odegrał wtedy Tupaja. Podczas tego pierwszego spotkania z Maorysami Tupai na lądzie nie było. Przebywał na statku, bowiem Cook nie uważał, by Tupaja mógł się do czegoś przydać. Ale wobec tak tragicznego obrotu sprawy, kolejnego poranka Cook jednak zabrał Tupaję ze sobą, tak na wszelki wypadek. Tym razem do konfrontacji doszło po 2 stronach rzeki. Brytyjczycy stanęli po jednej, a Maorysi po drugiej stronie. Tubylcy wyglądali przerażająco. 50 groźnych i uzbrojonych wojowników rozpoczęło spotkanie od haki, prowokacyjnego tańca, który skojarzył się Brytyjczykom z tańcem wojennym, a który faktycznie zwykle był wstępem do walki. Żołnierze brytyjscy zajęli zatem pozycję i przygotowali broń.
ale wtedy do przodu wystąpił Tupaja i krzyknął do Maorysów coś w swoim języku. Ku zaskoczeniu wszystkich, tubylcy odpowiedzieli. I to tak, że Tupaja ich również zrozumiał. Było to dziwne, bo przecież jego dwie wyspy, Tahiti i Raiatea, są w linii prostej oddalone od Nowej Zelandii o 4000 km. Poza tym Tupaja nie został przecież zabrany na pokład jako tłumacz, a jako ekwiwalent tygrysa, egzotyczna ciekawostka Josepha Banksa, którą chciał się pochwalić kolegom w Londynie. Zresztą Tupaja, pomimo swojej rozległej wiedzy geograficznej o Pacyfiku, nie był świadomy istnienia czegoś takiego jak Nowa Zelandia. Tymczasem zdarzył się cud i z jakiegoś dziwnego powodu był w stanie rozmawiać z jej mieszkańcami. I był to pierwszy wyraźny sygnał, że pogardzany od pewnego czasu Tupaja odegra tu jeszcze bardzo znaczącą rolę. Gdy Tupaja przemówił do Maorysów i przekazał im pozdrowienie, Maorysi natychmiast zmienili swe nastawienie. Jeden z nich przeszedł przez rzekę, podszedł do Kuka i symbolicznie okazał mu wielki szacunek. Następnie przez rzekę spokojnie przeszli także inni tubylcy. Przez kilka minut wszystko szło dobrze. Nastąpiła wymiana prezentów, a Tupaja nadal rozmawiał z Maorysami. Ale w pewnym momencie wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Jeden z tubylców porwał brytyjski miecz i zaczął nim wymachiwać, choć nie wiadomo do końca, co było jego zamiarem. Ale w tamtym momencie sytuacja była napięta. Komuś puściły nerwy i rozległ się strzał. Maorys zginął na miejscu. W chaosie, który wówczas nastąpił, brytyjskie kule dosięgły jeszcze trzech innych tubylców. Trzecie spotkanie było równie tragiczne. Cook miał nadzieję, że gdyby tylko mógł zaprosić kilku tubylców na pokład swojego statku, miałby okazję pokazać im swoje dobre zamiary. Mógłby ugościć ich z honorami, obsypać ich prezentami i poczęstować hojnie najlepszym jedzeniem. I wtedy, już po powrocie na wyspę, oni opowiedzieliby swoim rodakom, że wszystko było okej i że przybysze mają dobre zamiary. Ale niestety, gdy ludzie Cooka próbowali skłonić do wejścia na statek kilku tubylców przepływających w swej łodzi, Maorysi nie zrozumieli, o co właściwie chodzi. Odpowiedzieli próbą staranowania brytyjskiej łodzi, a Brytyjczycy w gwałtownym starciu zastrzelili czterech tubylców. Ale trzech pozostałych udało wyłowić się z wody i zabrać na pokład. Otrzymali ubrania, prezenty i mnóstwo dobrego jedzenia. Długo rozmawiali z Tupają i na pokładzie spędzili noc. Co ciekawe, mimo śmierci swych towarzyszy, zdawali się nie przejmować tym zbytnio i generalnie byli w dobrych humorach. Doszło nawet do tego, że rano wcale nie chcieli wracać do swojej wioski i uparcie odmawiali opuszczenia pokładu. Ale gdy w końcu jednak udało ich się do tego przekonać, zgodnie z przewidywaniami Cooka, zrobili mu dobry PR wśród członków swojego plemienia. Maorysi rozpowiedzieli swym krewnym, że zostali dobrze potraktowani. Ale to nie prezenty przekonały tubylców, że do ich brzegów przybył ktoś wyjątkowy. W ich oczach najistotniejszy był fakt, że spotkali Tupaję, wybitnego człowieka o bardzo wysokim statusie, a także kapłana, który w dodatku potrafi mówić w ich języku. Od tego momentu wieść o przybyciu Tupai rozchodziła się szybko i nastąpiła znaczna poprawa w stosunkach z Maorysami. Kolejne łodzie podpływały do statku. Cook chętnie przyjmował Maorysów na pokładzie Endeavour i handlował z nimi dosłownie na każdych warunkach. Nawet gdy w zamian za dość cenne przedmioty, Maorysi proponowali mu tylko nieświeże ryby. Najważniejsze były jednak dobre relacje, które Cook musiał zbudować z tubylcami w Nowej Zelandii, krainie wojowników. Tupaja w tych wszystkich kontaktach pełnił nadal rolę tłumacza. Rozumiał również rozmowy między samymi Maorysami i wielokrotnie udało mu się na przykład wyłapać, że Maorysi są zaskoczeni, że nowi przybysze najwyraźniej nie jedzą ludzi. Ale mimo ogólnie dobrych relacji, nadal zdarzały się incydenty. Na przykład któregoś dnia pod pretekstem sprzedaży ryb, Maorysi próbowali porwać Tajatę, młodego ucznia Tupai. Tajata na szczęście wyskoczył za burtę ich łodzi i uciekł na statek, ale trzech porywaczy zapłaciło za ten incydent życiem. Cook badał rozległe fragmenty nowozelandzkiego wybrzeża, przenosząc się stale z jednej zatoki do drugiej.
Z tego powodu w każdym kolejnym miejscu trzeba było nawiązywać stosunki z tubylcami na nowo i wszędzie można było się spodziewać bardzo wrogiego przyjęcia. Ale wieść o ich statku roznosiła się szybciej niż mogli się tego spodziewać, a w każdym nowym miejscu szczególnie witany był nie kto inny jak właśnie Tupaja. Maorysi rozpoznali go jako wysoko urodzonego kapłana, Tohunge z Hawaiki, czyli legendarnej ojczyzny ich przodków. Według ich mitologii, w odległych czasach ich dalecy przodkowie przybyli do Nowej Zelandii ze wschodu, w dużych dwukadłubowych łodziach. Istniały też przepowiednie mówiące o tym, że kiedyś w przyszłości właśnie ze wschodu, z Hawaiki, przybędzie do nich Tohunga, czyli ktoś bardzo ważny, ktoś w rodzaju kapłana i mędrca. Przypłynie na wielkiej łodzi z jednym kadłubem i będzie posługiwał się ich językiem. Wschodni kierunek się zgadzał. Europejski żaglowiec mógł uchodzić za wielką łódź z jednym kadłubem, a jedyną osobą na jego pokładzie, posługującą się językiem zrozumiałym dla Maorysów, był właśnie Tupaja, który przecież naprawdę był arcykapłanem. W zatoce Tolaga na wschodzie Wyspy Północnej Tupaja spędził długie godziny na rozmowie z głównym Tohungą tego regionu. Omawiali różne szczegóły dotyczące ich przodków, historii oraz religii. Mówili o kosmologii, zwyczajach i bogach. I wtedy Maorysi nabrali pewności. Tupaja jest właśnie tym, kto według przepowiedni miał przybyć ze wschodu. Po ponad 500 latach historia się wypełniła. Dlatego wieść o Tupai roznosiła się jeszcze szybciej, od wioski do wioski i od klanu do klanu. Kiedy Endeavour dotarł do Zatoki Hauraki w pobliżu dzisiejszego Auckland, Tupaja był już szeroko znany i zanim w ogóle zdążył opuścić statek, był już wołany po imieniu z tubylczych łodzi. Na lądzie był traktowany jak gość honorowy i to w dodatku gość o zdecydowanie wyższym statusie niż Cook. Dla Maorysów było wręcz oczywiste, że wielki statek bez wysięgnika jest własnością Tupai, a pozostali przybysze o dziwnym kolorze skóry są po prostu jego sługami. W każdej kolejnej zatoce poszczególni wodzowie zabiegali usilnie o to, by statek Tupai przybił do lądu właśnie na ich terenie. Podsuwali mu także łodzie ze świeżymi rybami albo kumarą, czyli słodkimi ziemniakami. Dla Maorysów musiało to być niezwykłe wydarzenie, spotkanie z daleką ojczyzną po 500 latach. Ale to, co naprawdę zwala mnie z nóg, kiedy myślę o tej historii, to fakt, że Tupaja naprawdę był z Hawaiki i naprawdę był tym wysokim kapłanem. Wszystko wskazuje na to, że Hawaiki nie było wyłącznie jakimś mitycznym miejscem, takim na przykład jak Hades. W rzeczywistości jest to całkiem realna wyspa we wschodniej Polinezji i prawdopodobnie, jak sądzą współcześni badacze, tą wyspą jest Raiatea, dokładnie to miejsce, w którym urodził się Tupaja i gdzie został potem arcykapłanem. Wiecie już, że Marae Tapu Tapu Atea na południowo-wschodnim wybrzeżu tej wyspy było prawdziwym centrum polinezyjskiej wiedzy o nawigacji. To właśnie tam polinezyjscy żeglarze wymieniali się wiedzą o morskich trasach, warunkach na morzu i licznych archipelagach. Raiatea była też miejscem, z którego prawdopodobnie rozpoczęły się liczne migracje, które doprowadziły do zasiedlenia dotychczas bezludnych archipelagów. A jedną z nich była migracja, która doprowadziła do zasiedlenia Nowej Zelandii. Mniej więcej w XIII wieku przodkowie Maorysów opuścili swą dawną ojczyznę i popłynęli na zachód. Odkryli dwie duże wyspy i zbudowali tam pierwsze osady. Przez jakiś czas nadal utrzymywali kontakt ze swą odległą o 4000 km ojczyzną, ale w pewnym momencie wszelkie kontakty ustały. Być może był to tragiczny efekt wielkiego tsunami, które zniszczyło wszystkie oceaniczne łodzie i osady nadmorskie. Możliwe, że właśnie wtedy zginęły ostatnie osoby, które potrafiły jeszcze budować łodzie i nawigować do Hawaiki. Ale od tego momentu opowieści o dalekiej ojczyźnie na wschodzie stały się tylko odległym mitem. To, że James Cook, pierwszy Europejczyk, który postawił stopę w Nowej Zelandii, przed przyjazdem do tego kraju przebywał akurat na Tahiti i że tam spotkał właśnie Tupaję, arcykapłana z sąsiedniej wyspy, która przypadkiem była też ojczyzną Maorysów, jest absolutnie niezwykłe. Co więcej, ten arcykapłan jakimś zrządzeniem losu zaprzyjaźnił się tam akurat z kimś, kto chciał go zabrać do Anglii jako ekwiwalent tygrysa i w dodatku miał na to odpowiednie fundusze.
Ale to, że statek trafił po drodze na ląd, którego Tupaja nie znał, ale na którym tubylcy go rozumieli i szybko uznali za kogoś super ważnego, to znaczy za Tohungę z Hawajki, którym akurat był, to już jest zupełnie podwójnie, absolutnie niesamowite. Gdy Maorysi rozpoznali pochodzenie Tupai, w miejscach, gdzie akurat przebywał, zbierały się tłumy. Setki ludzi przybywały podobno, by słuchać tego, co ma do powiedzenia. A Tupaja należał do ludzi, którzy lubią sobie pogadać. Podobno był dość sceptyczny co do niektórych maoryskich zwyczajów, na przykład co do kanibalizmu i kilku spraw dotyczących religii. Dlatego wygłaszał kazania i dyskutował z miejscową elitą, co pochłaniało w pewnym momencie całą jego uwagę. Ale dla Brytyjczyków jego obecność była prawdziwym zrządzeniem losu. W najśmielszych snach nie mogli się bowiem spodziewać, że ten dziwny, czasami irytujący człowiek załatwi im przychylność tubylców, której tak bardzo potrzebowali. Gdyby nie on, losy wyprawy Cooka potoczyłyby się z pewnością inaczej. Sądząc po doświadczeniach Tasmana i kilku pierwszych krwawych spotkaniach Cooka z Maorysami, mogło dojść do dużego rozlewu krwi, zarówno po stronie tubylczej, jak i po stronie brytyjskiej. W Nowej Zelandii Tupaja niespodziewanie wzniósł się na wyżyny swojego statusu, na czym tak bardzo mu zależało. Ale po 6 miesiącach brytyjski statek opłynął już obie wyspy i Cook wydał rozkaz rozpoczęcia dalszej podróży do Anglii. Gdy tylko ziemia zniknęła za horyzontem, a Cook ukończył pisanie swojego raportu o Nowej Zelandii, Tupaja znowu przestał być do czegokolwiek potrzebny. Ponownie spotkał się z dużą obojętnością zarówno Cooka, jak i reszty załogi. Spędzał długie godziny, smętnie wpatrując się w morze i znowu odmówił jedzenia kiszonej kapusty, co może dziś brzmieć zabawnie, ale wtedy miało ogromne znaczenie dla jego zdrowia. Po 3 tygodniach podróży dostrzeżono wschodnie wybrzeże Australii. Tupaja miał wielką nadzieję, że jego los się znowu odwróci. Ponownie będzie rozumiał tubylców i dzięki temu znowu stanie się ważny. Ale nie tylko ich nie rozumiał, ale w dodatku tubylcy zdawali się nie odróżniać go wcale od Brytyjczyków. Był takim samym dziwakiem jak cała reszta załogi. Tupaja próbował swych sił w każdej kolejnej zatoce, ale ani języki, ani zwyczaje aborygenów nie miały już nic wspólnego z polinezyjską kulturą Tahiti i Nowej Zelandii. W tym czasie Tupaja chorował już zresztą na szkorbut i choć czasowo wyleczył się z niego, zjadając w Australii surową rybę, to kiepski nastrój oraz depresja znowu mu dokuczały. Z dnia na dzień Tupaja gasł w przygnębieniu. Miał wątpliwości, czy dobrze zrobił, wsiadając na statek Cooka i zabierając ze sobą Tajatę. Kiedy wrócili na pełne morze, szkorbut Tupai wrócił ze zdwojoną siłą. Aż w końcu 11 października 1770 roku, czyli rok i 3 miesiące po opuszczeniu Tahiti, Endeavour dopłynął do portu w Batavii, czyli do dzisiejszej Jakarty, a wówczas holenderskiego przyczółka na wyspie Jawa. Cook miał nadzieję nie tylko na uzupełnienie zapasów, ale też na wykonanie poważnych napraw statku, dlatego w sumie spędził w Batavii aż 1,5 miesiąca. Kiedy rzucili kotwicę, Tupaja był jednym z zaledwie 2 ludzi poważnie chorych na szkorbut. Kiszona kapusta pomogła wszystkim, którzy chcieli ją jeść, co było ogromnym sukcesem, gdyż zwykle na statkach oceanicznych chorowały dziesiątki marynarzy. Ale mimo swojej choroby, Tupaja bardzo chciał zobaczyć Batawię. Pierwszy raz w życiu znalazł się w nowym, dziwnym, europejskim świecie i interesowało go tu dosłownie wszystko. Chodził po mieście i obserwował gwar portu, budynki, ulice, a także ludzi z różnych zakątków świata. Ale niestety Batawia była w tym czasie zabójcza. Była prawdziwą wylęgarnią wszelkich możliwych chorób. Gorączki, malarii, czerwonki i różnych innych przekleństw tropików. Tupaja, osłabiony szkorbutem, był bardzo podatny na te wszystkie choroby. Zresztą nie tylko on, bo prawie cała załoga Cooka w końcu na coś zachorowała, a 7 osób zmarło podczas pobytu w Batavii. 9 listopada umarł Tajata, jedyny człowiek, który rozumiał Tupaję i który miał być jego następcą.
a jego śmierć była dla chorego Tupai ostatnim ciosem. Dwa dni później Tupaia, jeden z najbardziej niezwykłych ludzi w historii Pacyfiku, zmarł na czerwonkę albo malarię na skraju nowego europejskiego świata. Cook odnotował wtedy w swoim dzienniku: Tupaia był przebiegłym, rozsądnym i pomysłowym człowiekiem, ale dumnym i upartym, co często sprawiało, że jego sytuacja na pokładzie była nieprzyjemna zarówno dla niego, jak i dla otaczających go osób. I sprzyjał chorobom, które położyły kres jego życiu. Było w tym dużo prawdy, ale można by jeszcze dodać, że sukces swojej wyprawy Cook mógł zawdzięczać przede wszystkim Tupai. Jest wielce prawdopodobne, że bez jego pomocy Cook nie dotarłby do Australii ani nawet nie opłynął Nowej Zelandii, tylko zginął na samym początku w starciu z Maorysami, albo nawet jeszcze wcześniej na Raiatei. A wtedy nie doszłoby też do drugiej i trzeciej wyprawy Cooka i kolejnych istotnych odkryć geograficznych. Australia i Nowa Zelandia miałyby mniejsze szanse na dostanie się w strefę wpływów brytyjskich, a przynajmniej nie nastąpiłoby to w tamtym okresie. Podczas pobytu w Nowej Zelandii Tupaia nie przestawał rysować. I choć nie mamy żadnego jego prawdziwego portretu, to zachowały się akwarele, które wtedy wykonał. Jedna z nich, moja ulubiona, przedstawia Maorysa sprzedającego Banksowi czerwonego homara. Europejczycy szybko zapomnieli o tym niezwykłym człowieku i cała jego historia przetrwała głównie w dziennikach okrętowych oraz niewielu zakurzonych notatkach, które sporządził Cook, Banks i kilka innych osób. Ale byli też ludzie, dla których znaczył on wciąż bardzo dużo. Gdy w marcu 1773 roku James Cook podczas swej drugiej wyprawy powrócił do Nowej Zelandii, na jego spotkanie wypłynęła cała flotylla miejscowych łodzi, a Maorysi witali Cooka okrzykami Tupaia. Jeśli możecie, zostańcie jeszcze na chwilę. Cieszę się bardzo, że mogłem opowiedzieć wam tę historię. Jeśli podobała wam się ta opowieść i chcecie, by ten kanał wciąż istniał i się rozwijał, bardzo was proszę o pomoc w zbudowaniu odpowiednich zasięgów. Dziękuję wam bardzo za oglądanie albo słuchanie do końca, bo po pierwsze to znaczy, że pewnie to było dla was ciekawe, a po drugie jest to bardzo istotne dla algorytmu YouTube'a. Jeśli możecie, proszę was o subskrypcję, dzwonek i łapkę w górę, a także o choć krótki komentarz. Jeśli zechcecie udostępnić ten film na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, będę wam bardzo wdzięczny. Skomponowanie tej opowieści zajęło mi więcej czasu niż można się było spodziewać. Film w pierwszej wersji powstał właściwie już pół roku temu, ale kiedy jakiś czas temu zabrałem się za jego ostateczny przegląd przed publikacją, postanowiłem wszystko zrobić od nowa, zaczynając od powtórnego researchu, pisania tekstów, a potem nagrywania oraz montażu. Mam nadzieję, że było warto. Jest dla mnie coś niezwykłego w opowieściach o tamtych czasach, o oceanie i Nowej Zelandii, a myślę, że także Tupaia po prostu zasługuje na pamięć. Jeśli chcielibyście wesprzeć ten kanał w jakiś konkretny sposób i sprawić, by podobnych historii pojawiło się więcej, możecie to zrobić wchodząc na profil Świat Wciąga w serwisie Patronite i wesprzeć kanał dowolną kwotą. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które już dołączyły do grona patronów, bo dzięki wam mogą powstawać takie opowieści jak ta. Wspomniałem wcześniej o kilku odcinkach, które są powiązane z historią Tupai. Bardzo zachęcam do ich posłuchania lub obejrzenia, bo myślę, że są ciekawe i dadzą wam jeszcze pełniejszy obraz. Linki znajdziecie w opisie lub na stronie kanału. Jest to m.in. film Kto odkrył Nową Zelandię oraz odcinek Skąd się wzięli Maorysi. Do tego zapraszam na film, gdzie jest Stara Zelandia, w którym podążając za odkrywcami opowiadam historię nazw Nowej Zelandii, Australii i Antarktydy. Mam też już opracowane dwie inne historie, które wpiszą się w tematykę i mam nadzieję, że pojawią się stosunkowo niedługo. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.